Moje ulubione pytanie. Tak. Moje on też, już Goku. Wiem. On Son Goku. Ma pan na imię Belfer? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ... Czysty obiektyw? Czysty. Poznajcie panią Belfrową. Pani Belfrowa pomoże mi nagrać coś, co zalega na kanale na YouTubie już od jakiegoś czasu, czyli wasze pytania na Q&A, na które postaram się odpowiadać, więc Awa będzie pytała, ja będę odpowiadał, a w międzyczasie będziemy wam pokazywali różne fajne lokalizacje z naszej spontanicznej wycieczki do Międzyrzecza. A to jest spontaniczny mur graffiti, przy którym zaczynamy. Także Q&A się robi. Tam jest szkoła. Zespół szkół w Międzyrzeczu, ale takich dla dorosłych. I auto, no i motor. U, ale poszli! Jestem zrobiony do pierwszego pytania. To się nagrywa? To się nagrywa. Asystentko, zadaj mi pierwsze pytanie. To jest nasz pierwszy wspólny filmik, więc będzie śmiesznie, czekajcie. Jakim pan jeździ samochodem? A więc, ponieważ branża nauczycielska nie pozwala mi odpowiedzieć na to pytanie pod tytułem Ferrari, Porsche i jakiekolwiek inne z odkrytym dachem, chyba że sobie go obetnę, w związku z tym odpowiedź jest prosta. Srebrnym, a czasami jak się srebrny zepsuje, to od żony biorę ciemnosrebrny. Ktoś pytał, jakim samochodem jeżdżę i ja tam mówiłem, że... na przykład takim, tylko tyłem. I ma bez dachu, bo z dachem bym nie wszedł, także to jest samochód. Nauczycieli stać na takie, o. Dobrze, pytanie numer dwa. Tak. Co sądzi pan o rozszerzonej chemii w liceum? Czy jest ona trudna i czy da się ją jakoś ogarnąć? Pozdrowienia dla najlepszego nauczyciela. Okej. A od kogo to pytanie właściwie? Czekajcie, proszę, wiedział. Karolina H. Karolina H. Dziękuję za pozdrowienia. I tam pytanie o rozszerzoną chemię ogólnie padało często, też o technikę, analityka i tak dalej. Powiem wam wprost, nie będę was owijał w bawełnę, nie jestem specjalistą w temacie tego, jak wygląda chemia w szkole średniej, ponieważ uwaga, dopiero pierwszy rok teraz uczę w rozszerzonej klasie licealnej chemii. Więc jeżeli chcecie mnie zapytać o takie bardzo obiektywne spostrzeżenia, to jest to dla mnie trudne do odpowiedzenia. Powiem wam tak, jak lubicie chemię i ogarniacie mechanizmy, to jest dobry kierunek. Troszeczkę więcej fizyki wchodzi, której ja nie lubię. Nie lubię i nie trawię, ale postaram się to strawić i polubić dla strażaków, których uczę aktualnie na rozszerzeniu chemii. Więc myślę, że liceum z rozszerzoną chemią jest okej. W sensie, jak ogarniasz sobie solę na tym etapie, to z tego co widzę teraz w drugiej klasie, na przykład szkoły średniej, to tam jest po prostu rozszerzone trochę więcej metod otrzymywania soli, troszeczkę więcej reakcji strąceniowych, trochę dochodzi stopni utlenienia. Jest niewiele tego więcej, tylko rozszerzenie tego, co było niestety w klasie w szkole podstawowej czy w gimnazjum, nie licząc tego, że w pierwszej klasie szkoły średniej aktualnie jest trochę taka dziwna chemia o takich pierdołach. Więc myślę, że sobie dacie radę spokojnie. Liceum z rozszerzoną chemią jest ok, pod warunkiem, że lubicie ten przedmiot. I widzicie te połączenia, te mechanizmy i umiecie zastosować te pewne uniwersalne prawa, metody do wielu różnych przykładów. Bo jak uczycie się chemii na pamięć, to idźcie naprawdę na zupełnie coś innego. Chemia nie jest nauką pamięciową, chemia jest nauką ścisłą. Czyli ogarniacie tak jak matmę, tak jak fizykę, pewne podstawowe rozwiązywanie zadań i potem to jakoś idzie. No, także... Ale ja polecam. No, jak nie lubicie leniuchować, to polecam wam rozszerzoną chemię, bo to nie jest na pewno klasa dla leniuchów, bo tam się bardzo ostro pracuje. To jest ciekawe też, takie przejścia są tutaj w Międzyrzeczu. Właśnie takie przejścia w Międzyrzeczu są, spotykane tylko w Międzyrzeczu, w których można wejść na ulicę, ale już nie zejdziecie, ponieważ... Bo tam są takie barierki. I się nie da. Czy ma pan jakieś hobby? Pyta Shira Tygrys i jednocześnie mamy pytanie. Pamiętam, że interesuje się pan między innymi grami i filmami. Dlatego jestem ciekaw, jakie jest pana top 3, jeśli chodzi o te tematy. Pozdrawiam. Łukasz Śliwka. Dobra, to zacznijmy od tego. Też cię pozdrawiam, Łukaszu. Dobrze, że pamiętasz takie rzeczy. Więc tak, jeżeli chodzi o hobby, no właśnie połączyliśmy te dwa pytania ze względu na to, że faktycznie jest tak, że gdzieś cały czas jedną z rzeczy, którą odpalam, jak otwieram przeglądarkę, to są strony o grach, przede wszystkim konsolowych. Mimo tego, że nie mam czasu, to cały czas wiem, co się dzieje.
i wiem, że niedługo będą moje ulubione targi, na które czekam za każdym razem co roku, czyli targi E3 w Los Angeles, na których są zapowiadane wszelkiego rodzaju nowości i tak dalej. To jest ten raz w roku, kiedy przychodzę, no może nie jeden raz, ale ten raz w roku, kiedy przychodzę niewyspany do pracy rano, ponieważ zarywam nockę o 3 nad ranem, bo najczęściej o 3 nad ranem jest konferencja Sony i zapowiadają wszelkiego rodzaju nowości, więc jarają mnie gry, tak. Ja lubię też oglądać filmy po to, żeby uczyć, znaczy lubię oglądać po prostu i sprawdzać, jakie miał ktoś pomysły twórcze i ogólnie tak lubię oglądać po prostu, nie? Lubię też oglądać zdjęcia, czyli wszelkiego rodzaju formy wizualne. Pasjonuję się różnymi rzeczami, więc co prawda mówię, cały czas będę narzekał na to, że mam mało czasu na te hobby, ale są one mi bliskie. I te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam po drodze wiem i wyciągnąłem z tych rzeczy, wykorzystuję do różnych innych projektów, które się dzieją. Między innymi do pana Belfra. Gdzieś tam te wszystkie elementy wklejam, filmu, fotografii i tych wszystkich rzeczy, które po drodze się uczyłem przez całe życie. Także jeżeli chodzi o top 3, Łukaszu. Kurczę, sentyment jest taki, że w czasach, kiedy grałem dużo, to przede wszystkim numer 1 to było Final Fantasy VII, czyli RPG, JRPG, japońskie RPG. Ostatnio Uncharted, seria oczywiście na PlayStation, fantastyczne 4 części plus na Vicie wersja z Vity. I chyba na trzecie miejsce myślę, że Metal Gear Solid. Nie wiem, czy znacie taką serię fantastyczną, gdzie Hideo Kojima stworzył podwaliny skradanek ze świetną fabułą, filmowe takie w ogóle ujęcia, za czasów Playa 1 to było. Także to są filmy, to są gry, a filmy top 3. Forrest Gump będzie prostszy, bo to się nigdy nie zmienia. Ciężko jest wejść w to miejsce. Forrest Gump za wszystko. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, jeszcze zanim byłem nauczycielem. Także kapitanie, mój kapitanie. I trzecie miejsce. Kurde, trzecie miejsce. Dużo innych, ale pierwsze dwa to te. Na trzecim miejscu moglibyśmy naprawdę tam porozmawiać, ale te pierwsze dwa chyba ciężko będzie zastąpić. Także hobby, wiecie, granie, film i fotografia, a top 3 też poznaliście przed chwilą. Jedziemy dalej. A zamek, a tam jest zamek. W Międzyrzeczu. Tak sobie obchodzimy, tak? Stylista pyta, czy nie nudzi pana cały czas tłumaczenie tego samego, co pan zna doskonale? Kailista. Czy mnie nie nudzi tłumaczenie tego, co zna pan doskonale? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo duży problem w pracy nauczyciela, ze względu na to, że od 11 lat powtarzając to samo, to naprawdę w zasadzie bez otwierania podręcznika wiem, co się dzieje. I myślę, że jest na to metoda taka nauczycielska, to znaczy, żeby zmieniać te lekcje, żeby samemu się bawić w to, żeby w jakiś sposób je zmieniać, bo jeżeli miałbym robić według tego samego scenariusza, według zżółkniętego zeszytu, który ma 20 lat i prowadzić te same notatki, to bym umarł z nudów. A cała praca nauczyciela polega na tym, że można się nie nudzić, jak się chce. Więc staram się modyfikować te metody, jak mam siłę i energię. Nie zawsze jest to możliwe, ale staram się też dostosowywać tok lekcji do indywidualnych możliwości klasy. To jest właśnie coś, o czym wy nie wiecie, że wy jesteście w danej klasie przez ileś tam lat, a ja wchodzę w tego samego dnia do różnych klas, o różnych literkach, różnych możliwościach, różnym zespole klasowym. Dlatego nie zawsze uda się tą samą metodę zastosować w każdej klasie. Dlatego to powoduje, że ja sam sobie urozmaicam pracę na co dzień właśnie przez stosowanie tych różnych metod. Także myślę, że tyle, jeżeli chodzi o to, czy mi się nudzi. Gdybym robił cały czas to samo, nudziłoby mi się. Ja nie lubię powtarzać różnych rzeczy. Więc staram się cały czas, jak się da, wymyślać nowe drogi. No i między innymi widzicie, powstały wideolekcje, gdzieś tam wcześniej PDF-y udostępniałem, jeżeli chodzi o ćwiczenia. No różne mam metody na to. A teraz jeszcze poznaję coraz to nowsze, więc myślę, że to będzie jeszcze bardziej mnie jarał. Znaczy jara mnie to bardziej. Te nowe narzędzia, które są, technologia pozwala naprawdę wdrażać do edukacji niesamowite rzeczy. Jak się wie, chce, to dzisiaj można zrobić wszystko, więc oglądajcie, bo będzie się dużo działo na stronie internetowej. Nowych rzeczy będzie trochę. No, zobaczcie jak ładnie. Tutaj są zakola Obry. Tam za mną jakiś mostek jest, o patrzcie. Metalowy. Mostek? Nie, przepraszam, to jest mostek, na którym chyba jakieś rury ciepłownicze idą, z tego co widzę. O, kaczuszki sobie tutaj odpoczywają. Ładnie w tym Międzyrzeczu. Prawda, żono? Żona potwierdziła, że na razie jest ładnie, jesteśmy zauroczeni tą małomiasteczkowym klimatem. I bardzo się cieszymy, że tu trafiliśmy w sumie tak wartem, więc Międzyrzecz. Fajna miejscowość.
No to jeszcze raz, bo seria karuzelowa, pierwsze podejście nie wyszło, bo żona nie zauważyła, że jest za duży zoom, byście widzieli tylko moje usta, takie gadające. Tego byście nie chcieli, uwierzcie mi. Proszę tutaj... Jak widzicie, operatorka musi tutaj jeszcze tutaj popracować nad tym, co jest w kadrze. Pytanie pierwsze, replay. Lama07 pyta. Lama. Czy lubi pan pierogi? Jeśli tak, to jakie? Okej, zaczynamy. Uwaga, to będzie pytanie, pokręcone pytanie, że tak powiem. W związku z tym, tak, lubię bardzo pierogi. Najbardziej lubię pierogi mojej babci z mięsem i grzybami. Mięso mielone i grzyby przepyszne, ale do tego musicie wiedzieć jedną rzecz, że pierogi powinno się jeść w domu tylko i wyłącznie z tak zwaną słodko-kwaśną kapustką, którą moja żona zna przepis i ona wam powie, jak to się robi. Uwaga, słodko-kwaśna kapustka a la pan Belfer i to jest domowy przepis mojej rodziny. Ona go przyjęła, więc wiecie, nie? Parzymy kapustę białą. Następnie lub modrą. A tak, modra też jest dobra. Też jest, to modra to ta czerwona. Obsmażamy, dodajemy cebulkę, sól, pieprz, ocet i cukier. Jest słodko-kwaśna, chrupiąca kapustka na wypasie. Jakie to jest dobre. Jedźmy z drugim pytaniem, bo mi ślinka leci. Dlaczego został pan nauczycielem chemii? Kto pyta? Shira Tygrys. W związku z tym Shira Tygrys odpowiadam, dlaczego zostałem nauczycielem chemii. Bo nigdzie nie chciałem, nie indziej w pracy. Zaraz po studiach chemicznych, do których dostałem się, będąc chcąc być wielkim naukowcem i pracować w laboratorium, żadne laboratorium mnie nie chciało. W związku z tym, że moja wtedy jeszcze nie żona, właśnie ta narzeczona tutaj, co jest, zresztą nawet nie narzeczona, powiedziała, zrób sobie blok pedagogiczny, co ci szkodzi. Ja powiedziałem, nie, nigdy nie będę nauczycielem, a że tylko tam nie przyjęli, no to tak jestem nauczycielem chemii, po prostu. I tak trwa to od 11 lat. Bo to tak, że to wciąga i praca z młodzieżą jest na tyle fajna, że potem można robić to jeszcze przez YouTube'a. No, a ogólnie dlaczego chemia, nie żadnego przedmiotu? No wybaczcie, WF i ja nie bardzo, za bardzo lubię jeść. Żonę to rozśmiesza, chyba sobie wyobraziła mnie, chociaż znam takiego jednego WF-istę, który też nie wygląda jak WF-ista. Piotruś, jak to, Piotruś, jak to kiedyś obejrzysz, to o tobie mówię, Piotrusiu, ale szanuję cię bardzo. No i inne przedmioty, no sorry, human to już w ogóle nie moja bajka. No i chemia jest prosta, bo się nie trzeba dużo uczyć, bo to są mechanizmy, także jest spoko, nie? Dlatego nauczyciel chemii i żeby wam pokazać, to jest proste. No i tak to robię od 11 lat, właśnie dlatego. A teraz się kręcimy na karuzeli. Patrzcie, jak się tutaj kręcimy. To są takie, o, pokręcone odpowiedzi są takie, o. Takie. I takie. Dobrze, teraz już przystopujmy, bo się już niedobrze zrobiło tego kręcenia. Drift. Nie, to było hamowanie i palenie gumy. Idziemy dalej pomiędzy rzeczą. Nagrywa się. Nagrywa się, ekstra. Teraz wam pokażę, moi drodzy. Dobrze, trzeba się naciągać. Właśnie, o. Jak bardzo wygimnastykowany jestem. Uwaga, 3, 2, 1. Son Goku pyta, czy oglądał pan Breaking Bad? A więc Son Goku, na pytanie, czy oglądałem Breaking Bad, owszem, oglądałem. Wyobraźcie sobie, że to... Kurczę, z dużym prawdopodobieństwem, bo to oczywiście z żoną oglądałem, to jest chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o seriale. Naprawdę fantastyczne 5 serii i nie do końca chodzi o fakt taki, że tam jest nauczyciel chemii, który zaczyna produkować ze swoim byłym uczniem dragi, chociaż to jest bardzo mi bliskie, znaczy poza tym produkowaniem dragów, bliski temat, ale świetnie poprowadzony scenariusz, bardzo fajne postacie, więc jeżeli nie oglądaliście, to polecam wam, bo to jest dobra w zasadzie i sensacja, i taki... serial obyczajowy, o problemach, bardzo fajny. Nic nie jest takie wymyślone na maksa, jakieś takie totalne. To jest wszystko, no fajnie, dobre, naprawdę dobry serial. Moja gwiazdka jakości klepnięta. Breaking Bad, taki. I pytanie od Meduzy. Czy będzie pan nagrał filmiki z rozszerzeniem z chemii z liceum? Meduza i inni, którzy pytali o rozszerzenie chemii z liceum, więc odpowiedź nie jest taka, jakiej oczekujecie. Znaczy nie będę tego robił już, ponieważ tak jak wielokrotnie powtarzałem na różnych filmach i będę powtarzał do skutku, rozszerzenie z chemii wymaga ode mnie dodatkowej pracy i chcę to zrobić dobrze, a jak wiecie, dobrze byłem nauczycielem w gimnazjum, w szkole podstawowej, w związku z tym ta wiedza, której nie używałem od 11 lat, musi być dobrze przeze mnie przyswojona, żebym mógł wam przekazać ją dobrze, po prostu. Więc to będzie wymagało ode mnie czasu. Dlatego nie będę deklarował się, kiedy to zrobię, ale deklaracja brzmi, tak, to będzie zrobione. Ale jeszcze nie wiem, kiedy, ile czasu mi to zajmie i tak dalej, i tak dalej. Ale uwierzcie mi, że będziemy to robić, bo wiem, że tego potrzebujecie. No, projekt pana Belfra musi się rozwijać, a ponieważ już w zasadzie wszystko dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum jest nagrane, no to teraz czas na szkołę średnią i ponadgimnazjalną, i ponadpodstawową, tak
ciężko po tej reformie to nazywać wszystko. Więc po prostu tak, będzie to kiedyś się działo, ale nie wiem kiedy. Ratusz. Mamy ratusz, moi drodzy. Nie wiem, czy mnie było słychać, także mówię, że tam za mną jest ratusz. W Międzyrzeczu. I ogólnie właśnie teraz idziemy i sobie tak dyskutujemy z Ewą, że zauroczyło nas to miejsce, ze względu na to, to takie wtrącenie od Q&A. Bo jako ciekawostką muszę ci powiedzieć, że są takie fajne miejsce, to jest takie miejsce jeszcze polskie, w sensie nie jest napakowane galeriami handlowymi, jakimiś biznesmenami z zagranicy, którzy pakują w miliony złotych w to, żeby wyglądało wszystko szklanie i właśnie, nie wiem, mamy na przykład tak, że my się krępujemy w takich miejscach, bo my lubimy luz, a tam trzeba byłoby, nie wiem, nie stać nas na to, żeby chodzić po różnych dziwnych miejscach. A to jest taka mieścina właśnie w Polsce, jakich wiele, które, jak my to określiliśmy z Ewą, jest w trakcie zmian, czyli takich, no, że trochę jest nowych rzeczy, trochę ludzie kombinują, żeby to wyglądało lepiej, a trochę jest też tych starych, że właśnie przed chwilą byliśmy w takim gabinecie kosmetycznym, potem wam pokażę przebitki, to pewnie w tym momencie będą przebitki. Nie wiecie, gabinet kosmetyczny Hollywood się nazywa, musimy tam zobaczyć coś, a na zewnątrz, wiecie, to takie kamienice stare, nie? Gdzie drewno jeszcze leży obok na palenie zimą, gdzie mężczyźni na oknach wystawieni w połowie nadzy oglądają, co tam słychać na osiedlu. To jest takie fajne, w sensie to jest chyba polskie takie, więc w takich małych miasteczkach cały czas to zostało, więc szukajcie takich właśnie śladów. Taki trend turystyczny w Q&A. Europa Bisher Box. Wymieniajmy się książkami. Gdzie tam są książki? Można sobie powymieniać. O, można wejść. Proszę. Tadam. Zostawić książeczkę. Wziąć książkę. Bisher Box. Więc moi drodzy, znajdujemy się przed restauracją Hanoi w Międzyrzeczu. Po obiadku. Typowo polsko-wietnamska kuchnia. Weszła kaczka w pięciu smakach, nie, kurczak w pięciu smakach i wieprzowina z makaronem chińskim. Ogólnie chińszczyzna jak chińszczyzna, nie? Ale wystrój wnętrza i toaleta z ilością much jest przerażająca. Także jeżeli chodzi o jedzenie, taki dostateczny, nie? Cudów nie było, ale jeżeli chodzi o higienę i kulturę podania, muszę popracować. Także ogólnie wpadajcie. No, to ostatnia porcja pytań Q&A. Asystentko, zapraszam. Czyń swoją powinność. I pytanie od Creeper777. Czemu pan jest taki fajny? Na to składa się bardzo wiele rzeczy, które w życiu się doświadcza, ale przede wszystkim myślę, że główną cechą jest dystans do samego siebie. Jak się nie ma za mocnego ścisku pośladków, to w tym momencie człowiek bawi się tym, co robi. I myślę, że to przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć frajdę z tego, co się robi, cokolwiek by to nie było. Być w tym naturalnym, szczerym i nie zapominać o tym, jak to było być po waszej stronie. Czyli jeżeli chodzi o to, jakiego ja kiedyś chciałem mieć nauczyciela i nigdy tak naprawdę go takiego po drodze nie spotkałem. I w związku z tym, jeżeli ja takiego nie spotkałem, to w takim razie, jeżeli mam możliwość, to ja takiego chciałbym stworzyć dla was. Więc myślę, że moja fajność polega na tym, że cały czas pamiętam, jak to jest być po waszej stronie biurka i czego mi w szkole brakowało. A reszta to spontaniczność, dystans do siebie i dobra zabawa. Kontynuujemy, asystentko. Dobrze, to teraz pozbierałam kilka pytań w jedno. Gdyż często padają pytania, w jaki sposób środowisko szkolne zareagowało na filmiki, w ogóle na postać pana Belfra i to, co robi w internecie, zarówno inni nauczyciele, uczniowie. Okej. Dobra, czy jeżeli chodzi o to, w jaki sposób szkoła przyjęła to, szkoła czy też szkoły, bo w sumie pracuję aktualnie w dwóch szkołach, przyjęły fakt, że robię to, co robię, zawsze będę mówił, że to nie było łatwe, bo jeżeli robi się coś, co nie jest popularne, to nie jest łatwa droga. Wiedziałem, co chcę zrobić, nie wiedziałem, co z tego wyniknie. Od samego początku, żeby nie było niejasności, to, że to dzisiaj tak wygląda i że jest was tak dużo i tak dalej, to nie było chyba w najśmielszych snach gdzieś tam, ani w planach, gdzieś nie było gdzieś tam wpisane w żaden kalendarz. Po prostu jak
Wymyśliłem sobie nagrywanie filmików na necie. W ogóle dzisiaj nie mam pojęcia, dlaczego wyszło, że to były live'y. Mogłem to robić w takiej formie. No ale tak sobie założyłem, że live'y są takie bardziej naturalne, bliżej lekcji po prostu, no bo to po drugiej stronie jest wtedy żywy uczeń. No i wyszło jak wyszło. No, myślę, że ten, ja mogę dzisiaj powiedzieć z takiej własnej perspektywy, że uważam, że to jest duży sukces. Bardzo mnie cieszy fakt taki, że wielu nauczycieli w Polsce, z których spotykam przy różnych okazjach, jakby są w szoku, że tak można. I mało tego, dojrzewają do tego, że też by chcieli. Polecam też wam kanał takiej biolożki zwariowanej Małgorzaty Brodeckiej, która też robi fajne rzeczy. Na przykład nagrywa piosenki z biologii, bardzo fajne, już od wielu lat, wbrew pozorom. Także jest nas trochę już na YouTubie, tylko że ta skala jeszcze jest za mała. W związku z tym, jeżeli chodzi o to, jak mnie przyjęli, moi uczniowie, pamiętam trochę z takim dziwnym niedowierzaniem, ci jak zaczynałem ten w 2017 roku, w trzeciej klasie, to po prostu trochę mnie brali takiego głupka, co się wygłupia trochę, że tam nauczyciel youtuberem, ale od tego roku, od września to wszystko jest takie naturalne w szkołach, więc uczniowie korzystają z tego i to jest fantastyczne. A nauczyciele, myślę, że jeszcze niektórzy nie wyszli z szoku, że tak można, a część kibicuje mi i trzyma kciuki, także no, trzeba wydeptywać czarne ścieżki, czarne szlaki i tak mi to odpowiada. I ostatnie. Moje ulubione pytanie. Tak. Moje on też, już Goku. Wiem. On są Goku. Ma pan na imię Belfer? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie, na nazwisko mam Belfer, na imię mam pan, w związku z tym zapamiętajcie, my name is Belfer, pan Belfer. I tym oto miłym fragmentem ja i pani Belferowa, która asystowała mi bardzo ładnie przy tym całym oto odcinku Q&A, żegna się z wami moi drodzy, bo zobaczymy się przy następnych 1000 subskrypcji i polubień. Mam nadzieję, że się wiele dowiedzieliście i że jesteście usatysfakcjonowani odpowiedziami. A pamiętajcie, w tle całego Q&A był międzyrzecz. No, to co? Widzimy się następnym razem, gdzieś tam, kiedyś tam. Trzymajcie się. Cześć i czołem. Czy żono chcesz pomachać? Nie. No, bardziej pomachaj. Dobra, to trzymajcie. Na królewne, jeśli umiem. Na królewne, o proszę bardzo. Na królewne machamy. Cześć. Łapusz!